W tym tygodniu pojawił się już nowy system Windows, Windows 8 Pro. Już niejednokrotnie go tutaj pokazywałem na kanale, także zachęcam do poszperania, zobaczenia, co jest dostępne. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda, bo troszkę się pozmieniało w stosunku do Windowsa 7, który już będzie zastępowany przez 8. Pokażę Wam, co jest w środku w takim Windowsie, jak się zdecydujemy kupić, i generalnie troszeczkę o licencjonowaniu i o wersjach. Tak jak już mówiłem, Windows 7 już odchodzi, mieliśmy go dostępnego w takich właśnie pudełeczkach. Windows 8 będzie dostępny już w troszeczkę innym, zmienionym pudełku. Dostajemy zapakowane w taki celofonik. I zaraz zobaczymy, co się znajduje w środku dla wszystkich, którzy są tym zainteresowani. Pokażę, jak pudełeczko wygląda. Co tutaj są za informacje, proszę bardzo. I co w środku? Proszę, tak to wygląda. Otrzymujemy taką ulotkę. Zapraszamy. Od czego warto zacząć, bo troszeczkę, jak wszyscy wiemy, nam się zmieniła nawigacja, także warto było chyba włożyć coś takiego, żeby ludzie umieli wystartować z nowym systemem. Dostajemy dwie płyty, wersja 32-bitowa i 64-bitowa. Ja wszystkich już zachęcam do instalowania wersji 64-bitowej, szczególnie jeżeli mamy do dyspozycji troszeczkę więcej RAM-u niż 4 giga. Ja korzystam cały czas teraz u siebie na 7 z wersji 64-bitowej i nie napotkałem żadnych problemów, jeśli chodzi o aplikacje. Wszystko działa wyśmienicie i naprawdę, mając do dyspozycji 8, 16, 32 lub 64 giga RAM-u, no uzyskujemy poważny wzrost wydajności komputera. Także zachęcam Was, jeżeli będziecie instalować system, czy 7 jeszcze, czy 8, żeby już wejść w tą 64-bitową. Bo chodzą różne pogłoski, że to tam coś jest niestabilne, że aplikacje nie działają. No ja tego nie potwierdzam, wszystko mi funkcjonuje, a przede wszystkim dobrodziejstwo z tego, że mamy do dyspozycji większą ilość RAM-u, jest nieocenione. Dwa nośniki, informacja i dostajemy tutaj, proszę bardzo, klucz produktu. W ten sposób to wygląda. Tutaj jest oczywiście zaklejony, bo ja wiem, że wszyscy chętnie by już z niego dzisiaj skorzystali. Tak więc niestety nie mogę go ujawnić, bo by się afera zrobiła. Także to jest to, co dostajemy w pudełku. Jakie mamy teraz do dyspozycji wersję Windowsa, bo o tym warto też troszkę powiedzieć. Troszkę się zmieniło, jeśli chodzi o 7, a 8. Przede wszystkim zmieniło nam się wersję licencjonowania. Nie mamy wersji Box w Windowsa 8. Tą wersję Box zastąpiła wersja OM. Czyli w tym momencie, jak mamy OM-a kupionego, to on już jest naszą własnością. Nie są przypisane do maszyny, tylko będziemy mogli po zmianie komputera ponownie ten pakiet OM zainstalować. OM jest dość drogi, bo on chyba w wersji Pro kosztuje 599 zł. Zaraz ja to sprawdzę, bo gdzieś tą informację dzisiaj dostałem w oczy. Tak, wersja podstawowa Windows 8, ona się nazywa, już nie ma tego oznaczenia jako Home, tylko Windows 8. Kosztuje 399 zł w wersji OM i 599 zł w wersji Pro, czyli takiej, jak ja tutaj pokazuję. Warto powiedzieć, że Microsoft przygotował dość dobrą cenę na aktualizację. Co prawda wydymał trochę tych ludzi, którzy kupili sobie to w przedsprzedaży za tam 200 parę złotych, bo teraz jest dostępna cena 129 zł za aktualizację właśnie też do Windowsa Pro w wersji online'owej, czyli pobieramy sobie nośnik, pobieramy sobie obraz, płytę z internetu i ją instalujemy. Ja link może w opisie filmu dam, jakby ktoś chciał sobie skorzystać, chciałby już mieć swój własny nowy system Windows 8, może sobie go pobrać za 129 zł i już z niego testować. Także jest cena dość mocno obniżona, jeśli chodzi o upgrade.
No i myślę, że jest to celowe działanie Microsoftu, tak żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z tego. Ja dzisiaj też będę robił testy, spróbuję zrobić aktualizację aktualnie posiadanego Windowsa 7 na ten Windows 8. Zobaczymy, czy mi przejdą wszystkie ustawienia, wszystko to, co mam w systemie. Troszkę się pobawimy. Oczywiście uwiecznię ten cały eksperyment na filmie, żeby pokazać innym, którzy będą również eksperymentowali. Powiedziałem Wam o nowej wersji licencjonowania, czyli mamy wersję OM i wersję Update, czyli uaktualnienie. I może trochę o wersjach samego systemu. Nic się tutaj nie dzieje na tym filmie, ale też chyba nie będę tak wachlował. Mamy 3 wersje systemu, w zasadzie 4, ale tak naprawdę dostępne dla zwykłego śmiertelnika są tylko 2, czyli Windows 8 i Windows 8 Pro. I tak naprawdę do takiego użytku domowego to myślę, że Windows 8 nam w zupełności wystarcza, nie ma najmniejszych problemów. On się różni tylko od Windows 8 Pro tym, że w Pro mamy dostępne szyfrowanie danych, mamy dostępną remote desktop, czyli pulpit zdalny. Oczywiście jest 1500 dużych aplikacji, które możemy wykorzystać jako pulpit zdalny. I mamy dostępną możliwość pracy z kontrolerem domeny w sieciach korporacyjnych, a tego zazwyczaj w domu no nikt nie ma kontrolera domeny, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy również i w domu mają kontroler domeny. Także Windows Home 8 nam w zupełności do domowego zastosowania wystarczy. Jest jeszcze dostępna Windows 8 Enterprise, ale ona nie jest w sprzedaży, ona jest dla dużych korporacji dostępna, to są jakieś dodatkowe narzędzia zawarte w takim pakiecie. I jest wersja Windows 8 RT, czyli na tablety. I tej wersji nie kupimy jako pudełkowej, bo ona jest preinstalowana na urządzeniach. Tak więc, co jeszcze fajne jest tej Windows 8 RT, czyli jeżeli będziemy się nastawiać na zakup jakiegoś tableta, na przykład z Nvidia Tegra 3, i tam będzie Windows RT, to dostaniemy jeszcze w zestawie Office Home and Suite Student 2013, też wersja RT. Także dobra, tyle jeśli chodzi ogólnie o wersję tego Windowsa, jeśli chodzi o licencjonowanie. Ja tutaj zaraz sobie jakiś zestaw testowy przygotuję i spróbuję, co się stanie, czy mi wszystko zniknie, czy to przejdzie bez bólu. Tak jak mówię, wiele osób będzie chciało przejść na ten system może bez ponownej reinstalacji. Ja przygotuję takie 2 filmy. Jeden to będzie jako reinstalacja aktualnie używanego systemu, a drugi będzie jako nowa kopia, wszystko od początku instalowane.